Dzień dobry Państwu. Taką formułę spotkań celem podpisania umów z wykonawcami naszych inwestycji przyjęliśmy. Dziś w Urzędzie Miasta mam przyjemność gościć pana Mariana Wojtyłka, reprezentującego konsorcjum rodzinnych firm Transbet, firm z Białej Podlaskiej, firm, które już były wykonawcami miejskich inwestycji, co zawsze daje nam powody do satysfakcji. Dziękuję bardzo panu prezesowi za to, że ponownie stanęli do przetargu, tym razem na budowę dwóch ulic z planu budowy dróg na lata 2020-2023. To jest ulic Sobolowej i Lisiej. Wartość inwestycji obejmującej budowę tych dwóch ulic to 1 072 000 zł. Planowany termin wykonania tej inwestycji to koniec października 2020 roku. Zakres będzie obowiązywał podbudowa, krawężnik plus warstwa ścieralna. Chodników nie będzie, tylko będą pobocza zielone. Zakres robót, tak jak pan prezydent powiedział, do końca października postaramy się. W dobie koronawirusa może da się przyspieszyć nawet wcześniej, koniec sierpnia. Dlatego, że ta inwestycja jest przy samej bazie prawie, także to nam trochę zaoszczędzi i czasu, no dlatego pieniędzy trochę zaoszczędziliśmy na tej budowie, raczej miasto. Z uznaniem przyjmujemy fakt, że wartość tej inwestycji zaproponowana przez wykonawcę, jeszcze raz podkreślę, białską rodzinną firmę, jest niższa niż kosztorysowa wynikająca z planów w budżecie miasta. To bardzo dobry przykład współpracy lokalnych przedsiębiorców ze swoim miastem i gospodarskiego i w miarę oszczędnego wykonywania przez nas inwestycji. Dzisiejsze podpisanie umowy zapoczątkowuje realizację obiecywanego przeze mnie jeszcze w kampanii wyborczej planu budowy dróg. W kampanii wyborczej mówiliśmy o Białej Księdze Budowy Dróg i wskazywałem tę potrzebę jako wolę porozumienia władz miasta z mieszkańcami co do wspólnego przyjęcia planu realizacji nakładów inwestycyjnych w układ drogowy w mieście na okres całej kadencji. Dziękuję bardzo przewodniczącym wszystkich klubów w Radzie Miasta, że zgodnie przyjęliśmy ten plan budowy dróg na lata 2020-2023. Przypomnę, że plan budowy dróg obejmuje ulice w tak zwanym układzie podstawowym oraz w układzie uzupełniającym. Dzisiejsza umowa na budowę ulic Lisiej i Sobolowej to budowa ulic w układzie uzupełniającym, tych dróg lokalnych, osiedlowych, tak bardzo potrzebnych dla podnoszenia komfortu i jakości życia mieszkańców. Strategiczne znaczenie dla funkcjonowania układu drogowego w mieście mają ulice z układu podstawowego. I chciałbym przypomnieć, że właśnie w tej chwili trwa realizacja drugiego etapu budowy ulicy Warszawskiej, że otrzymaliśmy już decyzję o dofinansowaniu budowy etapu trzeciego ulicy Warszawskiej, że zabezpieczyliśmy już na ten rok środki na budowę kolejnego odcinka ulicy Armii Krajowej, czy pieniądze na rozpoczęcie budowy ulicy Sidorskiej. Tydzień temu także przecież podpisaliśmy umowę na budowę chodnika i ścieżki w przebiegu ulicy Sidorskiej na odcinku pomiędzy Alejami Tysiąclecia a Rondem Bohaterów Powstania Styczniowego. To wszystko dowody na realizację przez nas bardzo ambitnego i obiecującego planu inwestycyjnego w Białej Podlaskiej. To już drugi rok mojej kadencji, gdy łączna docelowa wartość realizowanych przez nas inwestycji sięga 100 milionów złotych. To historyczny okres dla Białej Podlaskiej. Cieszymy się, że zwłaszcza w tak trudnym czasie walki z koronawirusem, gdy wiele firm boi się o swoją przyszłość, gdy wielu pracowników na naszym lokalnym rynku pracy dotyka niepewność jutra, miasto dzięki mądremu, odpowiedzialnemu zarządzaniu budżetem, także dzięki umiejętności podejmowania przez nas trudnych, niepopularnych, ale koniecznych decyzji, zachowuje swoją sprawność inwestycyjną, dając szansę na rozwój miasta, dając szansę na rozwój białskim firmom, dając możliwość utrzymania w Białej Podlaskiej miejsc pracy.